Witam serdecznie. W tym filmie przedstawię i omówię elektryczny rozdrabniacz do gałęzi firmy Makita UD2500. Jest to urządzenie o mocy 2500 W. Maksymalna średnica rozdrabnianych gałęzi to jest 45 mm. Prędkość obrotowa wałka tnącego wynosi 40 obrotów na minutę i kosz na odpadki o pojemności 67 litrów. Rozdrabniacz złożony i gotowy do pracy ma wysokość 88 cm. Urządzenie składa się tak jakby z dwóch części. Z górnej, w której mamy kosz załadowczy, panel sterujący i urządzenie rozdrabniające, oraz części dolnej, która stanowi stelaż wraz z koszem na materiał już rozdrobniony. Maksymalna szerokość otworu kosza załadowczego to jest 12 cm. W tym miejscu średnica maksymalna to jest 45 mm dla tego otworu, a tutaj w tym miejscu 3 cm. Cała konstrukcja dolna podpory urządzenia wygląda na dosyć solidną i jest stosunkowo sztywna. Kosz na odpadki ma pojemność 67 litrów. Rozdrabniacz wyposażony jest w blokadę zapobiegającą uruchomieniu urządzenia, jeśli kosz na materiał rozdrobniony nie będzie we właściwej pozycji i rączka nie będzie zablokowana. Dzieje się to w ten sposób, jeśli podniesiemy tą rączkę do góry. Jeśli rączka byłaby w pozycji dolnej, nie ma możliwości uruchomienia urządzenia. Rozdrabniacz wyposażony jest w dwa koła o średnicy 18 cm i szerokości 5 cm, które bardzo ułatwiają przemieszczanie urządzenia. Gdy zamontujemy kosz zbierający i załączymy blokadę, zapala się dioda w kolorze czerwonym na panelu sterowania. Oznacza to, że urządzenie jest podłączone do prądu i gotowe do pracy. Na panelu sterującym mamy cztery przyciski. Przycisk w kolorze zielonym załącza urządzenie. Sygnalizuje to zielona dioda na panelu sterowania. Przycisk w kolorze czerwonym oznacza zatrzymanie urządzenia. Dzieje się to niezwłocznie po naciśnięciu. Przycisk biegu wstecznego należy chwilę przytrzymać i ewentualna zablokowana gałąź będzie wysuwała się z powrotem. Przycisk włączania do przodu też działa tylko wtedy, kiedy naciśniemy i przytrzymamy. W górnej części urządzenia pod panelem sterującym mamy zabudowane gniazdo przełączeniowe 230 V, do którego podłączamy przedłużacz. Przekrój minimalny żył przedłużacza musi być 1,5 mm2 przy długości przedłużacza do 25 m. Powyżej 25 m przekrój żył w takim przedłużaczu musi być minimum 2,5 mm2. Z prawej strony rozdrabniacza jest umieszczone pokrętło, które służy do wyregulowania odległości od ostrza stałego do wałka tnącego. Regulujemy to w ten sposób, że najpierw luzujemy nakrętkę kontrującą i tym pokrętłem zmniejszamy lub zwiększamy odległość od ostrza od wałka tnącego. Gdy to wyregulujemy, dokręcamy nakrętkę kontrującą i urządzenie jest gotowe do pracy. W tylnej części widzimy pokrywę aluminiową, która skrywa wałek tnący. Po wykręceniu czterech śrub zyskujemy dostęp do wnętrza urządzenia, zdejmując obudowę. Widzimy tutaj wałek tnący, który łatwo zdjąć, nawet chociażby do wyczyszczenia. Tutaj mamy aluminiowy element, który również się łatwo wyjmuje. Jest to ostrze, do którym regulujemy docisk do wałka tnącego za pomocą tego pokrętła. A jak ten rozdrabniacz działa w praktyce?
przez otwory w stelażu można zobaczyć stopień zapełnienia kosza. Tak wygląda stopień rozdrobnienia gałązek od tui. Takie drobne kawałki. Gałąź o średnicy 42 mm. Rozdrabniacz posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem. W przypadku, gdyby zaklinowała się jakaś gałąź wewnątrz komory załadowczej. Działa to w następujący sposób. Wałek tnący zaczyna się obracać przez około 2 lub 3 sekundy w kierunku wstecznym, tak aby wypchnąć tą zaklinowaną gałąź. Następnie ponownie zaczyna obracać się w przód i podejmuje pracę. Jeśli się gałąź nie odblokowała, to jeszcze dwukrotnie podejmuje taką próbę wypchnięcia tego zablokowanego materiału, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, to po trzech próbach usunięcia blokady urządzenie się wyłączy. W takim przypadku należy odkręcić tę aluminiową obudowę i oczyścić wnętrze komory wałka tnącego. Nadarza się okazja sprawdzenia, jak rozdrabniacz współpracuje z agregatem prądotwórczym. Pragnę tutaj zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Otóż jeśli gałąź ma takie odejście boczne pod kątem prawie że prostym, to może być przyczyną blokowania się właśnie tej gałęzi w urządzeniu, ponieważ taka odrośl na bok utrudnia przemieszczanie się w głąb kosza załadowczego. Najlepiej taką gałąź pod kątem prostym odciąć i wtedy to rozdrabnianie idzie dużo sprawniej. Niemniej jednak urządzenie dużo lepiej sobie radzi z takimi grubymi gałęziami niż z takimi drobnymi gałązkami, które powodują zapychanie się po prostu kosza załadowczego i trzeba, jeśli jest ich za dużo, to wyciągnąć, ponieważ to wałek tnący urywa te drobne gałązki, a reszta zostaje w górze kosza załadowczego. Będąc na etapie wyboru przed zakupem rozdrabniacza, czytałem wiele opinii i wszędzie co do Makity powtarzało się jedno takie
zastrzeżenie, to znaczy dużo użytkowników zwracało na to uwagę, że ten element, który stanowi blokadę urządzenia przed uruchomieniem, nie zawsze daje się poprawnie zamknąć. I ja to potwierdzam. Po zakupie praktycznie na 10 prób zamknięcia 8 było nieudanych, więc zmodyfikowałem nieco ten element, po prostu trzeba go było podgiąć nieco w tę stronę, tak jakby do środka, i w tej chwili każde zamknięcie jest pewne i stuprocentowe. I zamyka się to w tej chwili bardzo łatwo i nie trzeba nic kombinować, po prostu wsuwam kosz i blokada jest już wyłączona, więc w tej chwili nie ma problemu, natomiast ten problem rzeczywiście występował po zakupie. Teraz, tak jak widzicie, każde zamknięcie jest niezwykle proste i łatwe i pewne. 10 na 10. Mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam nieco to urządzenie i dał odpowiedź, czy warto zastanowić się nad tym modelem, wybierając i stojąc przed zakupem rozdrabniacza w przyszłości. Thank you.